zespole szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzęgu podsumowano warsztaty z zakresu kompetencji miękkich. Odbyły się one w ramach Young Staff Academy. Uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy i certyfikaty. Była to już czwarta edycja warsztatów organizowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu Oddział w Tarnobrzegu. Poprzednie edycje przeprowadzono dla uczniów zespołu szkół w Nowej Dębie oraz dla studentów w Stalowej Woli. Przyszedł i czas na uczniów tarnobrzeskiego górnika. Celem tych zajęć jest kształcenie kompetencji miękkich wśród młodzieży, wśród absolwentów w zasadzie, bo to jest ostatnia klasa szkoły zawodowej, czyli absolwenci będą szli już na rynek pracy, będą zatrudniani przez przedsiębiorców w specjalnej strefie ekonomicznej i Young Staff Academy została zorganizowana właśnie po to, żeby kształcić kompetencje miękkie, których brakuje i które są oczekiwane przez pracodawców. W ramach Akademii odbyły się zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne. Trwały od października do końca grudnia 2022 roku. Zajęcia prowadziła trenerka rozwoju osobistego dr Małgorzata Makowska. Jaka była ich tematyka? Praca mózgu, umysłu, wpływ na ciało, emocje, jak nimi zarządzać, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wiele czasu poświęciliśmy odporności psychofizycznej, ale też na przykład komunikacji, umiejętności rozpoznawania ludzkich osobowości i na tej podstawie budowania zespołów w pracy. Mówiliśmy też o tym, jak się skutecznie zaprezentować, jak wystąpić publicznie, pokonać tremę. Można być świetnie wykształconym specjalistą, a nie radzić sobie z emocjami, ze stresem. W związku z tym można ulec wypaleniu zawodowemu. No, można doskonale obsługiwać na przykład jakieś urządzenie, a niekoniecznie już porozumieć się z klientem. To są niesamowicie ważne, uzupełniające się rzeczy. Uczniowie biorący udział w warsztatach są zadowoleni z ich przebiegu i efektów. Trzeba przyznać, że taki przedmiot jak kompetencje miękkie może być przydatny dla wielu ludzi w młodszym wieku ze względu na to, że informuje o takich rzeczach związanych z życiem w społeczeństwie, ze zrozumieniem samego siebie, zrozumieniem własnych emocji. Nie wszystkie, aczkolwiek wiele informacji, które zostały tam przekazane, na pewno w jakiś sposób wykorzystam w życiu codziennym. Na czwartej edycji Young Staff Academy się nie skończy. Kolejna edycja będzie przeprowadzona również w Górniku już na wiosnę. Szósta w Zespole Szkół w Gorzycach.